Będzie podwyżka, nie będzie podwyżki. Będzie podwyżka, nie będzie podwyżki. Będzie podwyżka, nie będzie podwyżki. Będzie podwyżka. 22 września to dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. Wszystkie znaki na niebie wskazują, że warto spróbować, więc zapraszam Państwa na nietypowe święta. Proszenie szefa o podwyżkę to, jak się okazuje, bardzo trudny temat. Dla 51% społeczeństwa jest to frustrujące, bo to szef sam powinien wiedzieć, że pracownik zasługuje na więcej. Inni, stanowiący 24%, krępują się zacząć temat, no bo co będzie, jak szef odmówi? Dla 15% jest to łatwe, bo jak twierdzą, dobry pracownik ma prawo do wyższego wynagrodzenia. Zaś dla 10% badanych jest to trudne, bo najzwyczajniej w świecie nie potrafią negocjować. Moi drodzy, przecież jeśli ktoś uważa, że bardzo się stara, wykonuje swoje obowiązki pilnie i na czas, jest przygotowany do pracy, to nie ma powodów, aby nie spróbować. Dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę powstał właśnie po to, aby przygotować się na taką okoliczność. Sprawa dla wielu z Was może wydawać się zabawna, ale sytuacja jest jak najbardziej poważna, bo dotyczy comiesięcznych dochodów. Kiedy można prosić o podwyżkę? Wówczas, gdy osiągasz coraz lepsze wyniki w pracy, zdobywasz pochwały, jesteś kreatywny i sumienny. Zaczynajmy więc nasze ćwiczenia. Podstawą jest przygotowanie rzetelnych argumentów. Muszą one dotyczyć naszej działalności w firmie, a nie spraw osobistych. Bądźmy profesjonalistami. Szefa na pewno nie będzie obchodziło to, że potrzebujemy podwyżki, bo dziecko idzie na dodatkowe zajęcia, czy to, że musimy kupić nowy samochód. Zastanówmy się, co wnosimy do firmy i jak wygląda nasz rozwój zawodowy. Musimy działać psychologicznie. Aby odnieść sukces, wybierzmy wtorek, środę lub czwartek. Nigdy poniedziałek. A optymalnie byłoby, gdyby ta rozmowa odbyła się w momencie, gdy nasza firma, dział bądź zespół odnoszą jakiś spektakularny sukces. Przed rozmową koniecznie zadbajmy o swój wygląd, o ton głosu i odpowiednią gestykulację. Jednym słowem, bez przećwiczenia tego przed lustrem nie ma mowy o sukcesie. Pracowniku, ćwicz. A jak już stwierdzisz, że jesteś gotowy, to życzę Ci odwagi i żeby Twoja rozmowa z szefem nie wyglądała tak. Dzień dobry, szefie. Chciałam... No właśnie, co to ja chciałam? No widzisz, szef, wypadło mi z głowy, no. No zapomniałam. To ja już sobie pójdę. Do widzenia. A Ty, drogi pracodawco, bądź otwarty na rozmowę o przyszłości Twojego pracownika. Również tej finansowej, albo i przede wszystkim. Potraktuj swojego pracownika z szacunkiem. Daj sobie czas, przemyśl to i absolutnie nie mów od razu nie. Pośpiech w takim przypadku nie jest najlepszym doradcą. Tym bardziej, że musisz pamiętać o jednym. Jeśli Twój pracownik odejdzie z firmy, bo poczuje się niedoceniony, nie tak łatwo będzie Ci znaleźć utalentowanych, wykwalifikowanych i lojalnych członków swojego zespołu na jego miejsce. Dziś mamy takie czasy, w których rządzi rynek pracownika. Poza tym, każda zmiana etatu to zachwianie pracy zespołu. Warto więc dobrze przyglądać się pracy ludzi, wówczas temat podwyżki nie będzie sprzyjał nerwowej atmosferze, natomiast będzie polem do wzajemnego zrozumienia potrzeb. Kończąc dzisiejszy odcinek, życzę pracodawcom wyrozumiałości, a Wy, drodzy pracownicy, ćwiczcie. Życzę Wam również odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi. No chyba, że ktoś woli jednak pozostać tylko przy próbach przed lustrem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku nietypowych świąt.